Misericordia jest tylko jedna. Dobra, chujowo trochę, że gramy na Akali, bo ona będzie nas próbowała abuzować. Gdzieś po szóstce. Generalny zamysł jest taki, że kurwa czekamy na bucika, robimy ludensa i połkujemy, maksujemy drugie W. To jest kozacki bolid. I przepierdalamy jeszcze. Co im to totalny useless? Powiem ci tak, gdybyś robił w swoim życiu wszystko, co jest optymalne i nie jest useless, to nie siedziałbyś teraz przed komputerem oglądając Twitcha. Ja sam rozumiesz, jak to działa. Po prostu czasem się robi coś dla zabawy. O kurwa, co jest? A, mam malfighta w dżungli z Dark Harvestem. O kurwa. Kaldek za dołu może być jak coś. Krabiaka se robił. Kurwa, jakie szlaki mam, co jest do kurwy? No gin, kurwo! Brudna, jebana. Ale OP ten Malfight. Czy on coś zrobi, kurwa, czy nie? Wypierdoli się, jak chcesz. A! Placko. Nie wiem, kurwa, no, dlaczego ja go łapię w 3 spele z kometą i robię mu, kurwa, 70 obrażeń. Jeszcze z Ignite'em. Jakiś spierdolony jest ten Heras, ta Akali. Więcej ma sustaina niż powinna, coś czuję. Zdaniem Rengar jest na przykład bardziej bruzerem od Akali, a i tak jest mniej tanki. Zjebane? Zjebane. No ja pierdolę, no. Kurwa, co za śmieć. Wypierdalaj, bo ci kurwa złapią Tuesday, baranie jebane, essa. Nice try. Nic nie robił. No nie wiem, no wypierdalaj, kurwa, by cię rozjebie kurewką on Tuesday. Kazik sam idzie. Nie no, chyba was popierdoliło, no! Kurwa, no wypierdala mi wszystko, no i tak przeżywa i zawsze ta kurwa jebana jest, no! WPN. Thanks. Kurwa, bym go zaprosił, kurwa, na swoje urodziny. Był Kazixa. No nie wiem, ta Akali jest przepierdolenie tanki, no co jest kurwa, to ma być asasyn. To ja jestem kurwa battle mage'em, który powinien mieć kurwa 1200 życia, a nie ta dziwka, skoro ja zadaję kurwa 70 obrażeń, ona mi wypierdala kombosa za 400 i ma 3 dasze, no. To jest spierdolone to jest, no. Dlaczego kurwa Kha'Zix ma 600 HP, a Akali w tym samym czasie kurwa 900, skoro oboje są z kurwa z genera asasynów. Zejdziesz? Nie wiem, niech da się złapać te dziwko. No idź kurwa bejtuj, no przecież obrócimy to. No idź debilu podejść na zasięg kurwa mieczyka. Co ty robisz? Dobrze. No wiem, ten mi jeszcze fraga zajebie. Dawaj tego kanona, on należy do mnie, skurwysynu. Kurbiłem się już na tą linię. Zjebana jest ta Akali dalej. O ja pierdolę. Akali bez niczego. Ja pierdolę, no co jest kurwa?
Chyba do piekła trafiłem. No zabijcie go, nic nie ma, kurwa. Ale kurwa dymy. Pięciu na bocie i chuj. Ja mogliby zbufować Swaina. To teraz, wiecie co zrobi teraz Riot Gaming? Stwierdzą, aha, ma 5% pickrate'a na suporcie. Znaczy ludzie tak wolą, to teraz zrobimy z niego supporta, zajebiłem mu cały damage i cooldowny na E, żeby zacząć to nie przyciągał i będzie totalnym gównem. I z chociaż średniego supporta się zrobi totalną chujowizną na każdej linii, proste. Proste. A Kali bez flasha, jak coś. Mimo, że to battle mate i powinien być na topie i idzie fajnie zebrany, to po co? Dostał buffa? No dostał letkiego buffa. To był jeszcze gorszy. Ja pierdolę. Chcesz se tu wyrzucić? Chcesz se tam wyrzucić? No pewnie, to już go nie zabije. Bo się zhealował. To pod koniec rzuć i zajebiesz go. Jest, i lecimy go zajebać. Ja mam wszystko. Ja ignite'a może co, jak go nie zabijesz. Press. Pewnie. Pewnie, to hał. Pewnie, że podejdę. Chyba Kali mnie złamszutuje. Kali jest... nie ma jego. No co jest, kurwa, spierdalaj. No wypierdalaj dziwko, no a wy nie macie red trinketów, kurwa. No ale Bobas, no ja jestem kurwa Bobasem, bo Akali jest OP. Nie wiem, jeżeli teraz jesteście w goldzie i minujecie mida, to przysięgam wam, że jak przysiądziecie tydzień przed supportem, to w miesiąc bijecie platynę. To jest free boost, bo support kurwa robi więcej, mając mniej skilla. No weźmy to. Żeby mieć taką rangę na supporcie co midlaner, powiedzmy jest midlaner w platynie i midlaner i support w platynie, to ja bym, powiem tak, trzy razy bardziej wolałbym tego midlanera, jeżeli chodzi pod kątem skillowym. To chcę, że go napierdalamy. No to kurwa nieźle. Mordekaiser bez erki. Jakbyś diament? No też graj supportem tylko. No ale pierdoli głupoty. Oj, tutaj chyba jakiś supportik, co... nie do końca wierzy w to, że zasługuje na swoją obecną rangę. Widziałeś, żeby jakiś Egil poleciał na supporta z D4? A jak masz AD carry, AD carry D4, to laseczki się kurwa śnią. A Wojtek? Gościu, Wojtek wygląda jak Leonardo DiCaprio. Miał Grandmastera w tym sezonie na suporcie i wiesz co mi napisał? Napisał mi tak: Karolina mnie zostawiła dla AD Carry z D3. Witness the strength of Noxus. Pełna naładowana R-ka. Zajebałem aż za 350. Tak samo. Pojebana. Popierdolony demig. Ty. Ja nie zwróciłem uwagi, czy ja byłem przy 22 zabójstwach?
Nie, to przegrałem challenge na S-Gamę. O 3 takedowny. Biblet home. No to kolejca chyba jej nie poszło najlepiej.